Szczęście. Swoisty fetysz współczesnego świata. Jak oglądamy telewizję, przeglądamy sobie coś w internecie, to wszystko zdaje się krzyczeć, abyśmy nie robili nic innego, tylko maksymalizowali poziom szczęścia. Do czego zresztą mamy całkiem spore możliwości. Nie da się jednak ukryć, że współczesny świat zachodni przeżywa coś w rodzaju kryzysu. Pomimo tego, że ma większy dostęp do szczęścia niż kiedykolwiek wcześniej, no, jest w czymś w rodzaju wielkiego kryzysu egzystencjalnego. I możemy odnaleźć potwierdzenie takich rewelacji w statystykach, które są bardzo alarmujące. Kraje wysoko rozwinięte, takie jak USA czy Japonia, biją rekordy, jeżeli chodzi o ilość rocznych samobójstw. Obecna pandemia zwiększyła ilość rozwodów, która i tak była już całkiem spora, a do tego coraz większa ilość ludzi informuje, że przeżyła w swoim życiu poważny okres depresyjny. I niestety, dotyczy to głównie młodych. I tutaj pojawia się pytanie, jak to jest możliwe? Jak to możliwe, że w czasach, w których dostęp do luksusów, do wygody jest większy niż kiedykolwiek wcześniej, a jednocześnie jesteśmy tak nieszczęśliwi? Jak to jest, że to w tych biedniejszych państwach świata ludzie informują, że są bardziej spełnieni życiowo niż ci żyjący na Zachodzie? Chyba każda możliwa statystyka badająca poziom życia obywateli w poszczególnych krajach świata dowodzi, że to kraje bogate umożliwiają osiągnięcie większego poziomu szczęścia niż te biedne. World Happiness Report, a więc badanie poziomu szczęścia w 153 krajach świata, przeprowadzone przez ONZ każdego roku od 2012, wskazuje, że kraje takie jak Finlandia, Dania, Szwajcaria czy Islandia to kraje, które pozwalają przeżyć nam najszczęśliwsze życie, podczas gdy kraje takie jak Afganistan, Sudan Południowy, Zimbabwe czy Rwanda wręcz na odwrót. I nie jest to raczej dla nikogo zaskoczeniem. Bogatsze kraje, poza większą produkcją przekładającą się na wyższą zamożność ich obywateli, to także nacje cechujące się większą ilością swobód obywatelskich, efektywniejszą opieką zdrowotną, obfitszymi programami pomocy socjalnej czy niższą korupcją. Wszystkim tym, co składa się na, przynajmniej hipotetycznie, większe szczęście mieszkańców. Nie da się jednak ukryć, że kraje tzw. bogatej północy przeżywają obecnie coś w rodzaju kryzysu. To właśnie Europa Zachodnia, Ameryka Północna oraz Australia przodują pod względem występujących tam przypadków chorób psychicznych oraz nadużywania różnego rodzaju substancji, mających poprawiać nastrój. Oczywiście znajdziemy kraje biedne, które wykazują się tym samym problemem, jak na przykład Afganistan, Iran czy Indie. Jednak są to raczej wyjątki od reguły. W tych miejscach bowiem tradycyjnie uprawia się i wykorzystuje różnego rodzaju substancje odurzające, jak na przykład opium. Nie uznaje się występowania problemu chorób psychicznych przez wewnętrzną politykę kraju lub sama sytuacja nacji jest zbyt niestabilna, by problemom przeciwdziałać. Nie da się jednak ukryć, że to Zachód przoduje w chorobach o podłożu lękowym czy w depresji. Ba, obecna pandemia spowodowała nieporównywalny skok przypadków tych chorób na Zachodzie, co zdaniem ekspertów jedynie uwypukla problem, który mamy na co dzień. I tutaj pojawia się pytanie. Czemu, mimo obiektywnie lepszych warunków, jesteśmy tak nieszczęśliwi? Odpowiedzią może być stwierdzenie, szczęście to nie wszystko. Przynajmniej z perspektywy psychologii. Bowiem psychologia definiuje szczęście jako taki krótki okres komfortu, wygody, beztroski. I z całą pewnością tutaj na Zachodzie mamy do tego całkiem łatwy dostęp. Jednak zgodzimy się chyba, że po prostu napełnienie sobie brzucha, rozwalenie się na łóżku i wegetowanie przez cały dzień to nie jest wymarzony przepis na resztę życia. Musi być w tym coś więcej, prawda? Jak to zwykle bywa przy takim retorycznym pytaniu, faktycznie chodzi o coś więcej. Istnieje inna, głębsza koncepcja, która sprawia, że człowiek odnajduje stabilność życiową. Jest nią sens. A przynajmniej tak twierdzi autorka książki Znajdź w życiu sens, pani Emily Esfahani Smith. W swoim dziele opisuje ona m.in. Robina Williamsa, kultowego aktora, osobę sławną, majętną, posiadającą rodzinę. Na pozór kogoś szczęśliwego i spełnionego. Z tym, że ostatni człon tego zdania jest fałszywy. Aktor ewidentnie nie odnalazł spełnienia. Cierpiał na głęboką depresję, był uzależniony od narkotyków oraz, zdaniem autorki,
nie mógł odnaleźć czegoś, co dawałoby mu siły w dalszym kroczeniu przez życie. I tą właśnie rzeczą był sens. Sens definiowany jako poczucie przynależności służenia czemuś większemu niż nasze własne życie lub rozwijania tego, co najlepsze w nas samych. Zgodzimy się jednak, że taka definicja jest dość ogólnikowa i wymaga doprecyzowania. I wspomniana badaczka daje nam odpowiedź, daje nam taki punkt zaczepienia, w którym powinniśmy zacząć tego sensu szukać. Mowa tutaj o takich czterech filarach sensu życia, którymi są cel, przynależność, transcendencja i, co ciekawe, storytelling. Pierwszy z filarów, przynależność, można by zdefiniować bardzo prosto, a więc uczucie bycia częścią jakiejś relacji. Jednak myślę, że każdy zgodzi się z twierdzeniem, że są takie relacje, które dają nam fałszywe lub bardzo tanie poczucie przynależności. Przykładem takiej niepełnej przynależności może być członkostwo w ugrupowaniu politycznym. Oczywiście, jeżeli podzielamy opinie na gospodarkę i społeczeństwo konkretnych ludzi, to z miejsca jesteśmy przez nich traktowani serdeczniej. Możemy liczyć, że chętniej zaangażują nas w swoje akcje lub spotkania. Jednak nie jesteśmy tam postrzegani jako jednostka. Nikt nie pragnie nas w tej grupie za to, kim jesteśmy, ale za to, w co wierzymy lub na kogo głosujemy. To jest właśnie element, który pomaga nam odsiać prawdziwe relacje od tych tanich. Fakt, czy jesteśmy gdzieś akceptowani za całokształt naszej osoby, za to, kim jesteśmy, czy raczej za to, że mamy wspólny cel. Badanie z roku 2017, analizujące problem większego odsetka samobójstw wśród weteranów wojennych w porównaniu do reszty populacji, świetnie uzewnętrznia ten problem. Weteran to osoba, która doświadczyła okropieństw, których przeciętny obywatel nie jest w stanie sobie uzmysłowić. Negatywne emocje związane z konfliktem, wśród których najczęściej przewijają się uczucia takie jak gniew, wrogość wobec samego siebie, wstyd i poczucie winy, nie tylko generują w żołnierzu wracającym do domu mechanizm obronny, uniemożliwiający innym ludziom porozumienie się z nim, ale także strach w oczach zwykłych obywateli, którzy nie czują się komfortowo słuchając o śmierci, terrorze i moralnym grzęzawisku, jakim jest wojna. Wszystko to doprowadza ostatecznie do izolacji, nieumiejętności wyartykułowania swoich emocji i częstszych prób samobójczych. Właśnie dlatego na terenie USA działają liczne organizacje zrzeszające weteranów, takie jak American Ex-Prisoners of War, które zrzesza żołnierzy doświadczonych przez obozy jenieckie lub American Legion, który pomaga wracać wojskowym straumatyzowanym przez wojnę do normalności. Dzięki przebywaniu wśród ludzi, którzy doświadczyli podobnej traumy, którzy mogą w pełni zrozumieć doświadczenie wojny, weterani nie tylko odczuwają większą swobodę podczas wyrażania swoich emocji, ale także prawdziwą przynależność do grupy, która zaakceptuje ich za to, kim faktycznie są. Tak więc jednym ze sposobów na odnalezienie spełnienia jest miłość, przyjaźń, troska, jakakolwiek relacja, w której druga osoba będzie nas akceptowała za to, kim jesteśmy. Zaakceptuje nas w całości, weźmie nas z całym naszym bagażem emocjonalnym. Innymi słowy, swoista wzajemność to chyba najlepszy filar budowania takich nadających sens życiu relacji. Jednak dzisiejszy świat pędzi jak oszalały, w związku z czym nie mamy po prostu dość czasu, ażeby znaleźć zwyczajnie miejsce na tego typu relacje w naszym życiu. W związku z tym, czy możemy już powiedzieć... O nie! Jesteśmy zgubieni! Spokojnie. Zdaniem pani Smith jest co najmniej kilka innych sposobów, aby odnaleźć w życiu sens. Innym filarem, na którym możemy budować sens naszego życia, jest cel. Trzymanie się konkretnej ścieżki kariery zawodowej, samorozwojowej czy jakiejkolwiek innej sprawia, że łatwiej jest się nam pogodzić z nagłymi zawirowaniami życiowymi lub porażkami w dążeniu do tego, na czym nam zależy. Należy jednak dostrzec, że i tutaj możemy natrafić na pułapkę. Nasze dążenia nie powinny bowiem być skoncentrowane wyłącznie na tym, co chcemy od życia brać, co jest główną motywacją do podejmowania się na przykład określonych zawodów, ale na tym, co możemy przez naszą służbę dać innym. Za idealny przykład może nam posłużyć James McGill, znany nam z serialu Better Call Saul. Na początku serialu obserwujemy z pozoru marny żywot bohatera.
Sypia w swoim biurze, które znajduje się na tyłach salonu kosmetycznego. Pracuje głównie jako obrońca z urzędu, co przynosi bardzo niskie dochody oraz zmaga się z długami. Mimo to możemy dostrzec, że w swojej pracy przejawia się niespotykanym entuzjazmem i zapałem. Podejmuje się spraw, których nie podjąłby się nikt inny, uznając je z góry za przegrane. A ponadto nie ma oporów, aby współpracować z gangsterami, takimi jak Tuco Salamanca. Oczywiście nie ma co pochwalać takiej postawy, jednak warto zadać sobie pytanie. Jak Jimmy odnajduje w sobie tyle entuzjazmu i czemu ignoruje zagrożenie płynące ze współpracy z dealerami narkotykowymi? Wynika to z prawdziwej wiary w to, co robi. Uważa, że obrona prawna należy się każdemu. Uwielbia adrenalinę związaną z trudnymi sprawami, ma duszę drobnego cwaniaka związaną z jego przestępczą przeszłością oraz chce udowodnić wszystkim dookoła, że nie tylko odniesie większy sukces niż prawnicy zatrudnieni przez najlepsze kancelarie, ale do tego, że w swoich działaniach jest nie mniej moralny niż oni. Co ciekawe, wraz z progresem serialu widzimy także próby ucywilizowania McGilla, który podejmuje się pracy w renomowanych kancelariach. Coś, co postronni mogliby ocenić jako sukces i powód do szczęścia, przynosi bohaterowi jedynie ból. Niemożność decydowania o swoim losie przeważa nad wielkimi pieniędzmi, jakie może zarobić, a bezpieczeństwo i status społeczny, którego sam nie uzyskał i nie ukształtował, nie dają mu powodów do bycia dumnym. I co ciekawe, te rewelacje McGilla mogą znaleźć swoje potwierdzenie w badaniach naukowych. To znaczy osoby, które były przez całe życie nastawione na to, aby tylko brać, które nigdy nie czuły poczucia misji do tego, co robią, nie tylko, że czują się wewnętrznie rozdarte, ale, co jest bardzo interesujące, krócej żyją. W badaniu Patricka Hilla oraz Nicolasa Turianu z 2014 możemy przeczytać, że brak innego celu w życiu niż praca może kontrybuować do większej śmiertelności osób, które weszły w wiek poprodukcyjny, nie odnajdując alternatywnego celu lub sposobu, aby kontynuować to, co robiły w pracy, tyle że na mniejszą skalę lub nieoficjalnie. Zgodnie z treścią badania ma to związek z naszą psychiką. Poczucie zagubienia i braku celu w okresie emerytalnym może przyspieszyć rozwój niektórych chorób degeneracyjnych umysłu, takich jak demencja czy Alzheimer, gdyż nie dajemy naszemu mózgowi niczego, co zmusiłoby go do pracy. Po drugie, osoby starsze są bardziej narażone na wszystkie inne choroby. Posiadanie celu może nas ochronić przed ich rozwojem, gdyż zapewnia nam to motywację do dalszej aktywności fizycznej i umysłowej oraz pomaga lepiej uporządkować dzień wokół czynności, która sprawia, że po prostu czujemy się dobrze. Po trzecie, posiadanie celu pomaga zwalczyć nam kryzysy, w które z wiekiem popadamy. Nasza osobowość zmienia się przez całe życie, co może się przekładać na uczucie bezsensu lub konieczność przewartościowywania naszych ideałów. Jednak posiadanie klarownego celu pomaga przez te okresy przejść łagodniej, co przyczynia się do poprawienia naszego zdrowia poprzez obniżenie stresu czy lęku, jaki towarzyszy takim zmianom. Ponadto w innym badaniu, przeprowadzonym w 2003 roku przez Marnina Heisela i Gordona Fletta, możemy odnaleźć informację, jakoby posiadanie klarownego celu w życiu pomagało nam minimalizować zjawisko samobójstwa. Osoby chore psychicznie, które brały udział w badaniu i deklarowały w nim większą satysfakcję życiową oraz klarowność celów zawodowych i osobistych, rzadziej rozważały odebranie sobie życia i zdecydowanie mniej idealizowały to zjawisko. Znacząco również zwiększały swoje szanse wyjścia z problemów, jakich doświadczały, pod warunkiem odpowiedniej współpracy z lekarzem prowadzącym. Jednakże w naszych dotychczasowych poszukiwaniach sensu byliśmy dość przyziemni. To znaczy skupialiśmy się na budowaniu odpowiednich relacji, wyznaczeniu sobie celów, odnajdywaniu ludzi, przy których możemy być po prostu sobą. Ale teraz pora, aby wznieść się o poziom wyżej. Pora osiągnąć transcendencję. I tak oto przechodzimy do filaru numer 3, jakim jest transcendencja. Możemy ją w tym przypadku pojmować jako przekraczanie samego siebie lub tego, co materialne, gdy odczuwamy, że przestajemy być po prostu jednostką, ale częścią czegoś większego niż my sami. Najczęściej o takich doświadczeniach mówią nam osoby głęboko uduchowione, które czują bliską więź ze swoim Bogiem lub siłą spajającą świat. Jednak dla psychologii pojęcie to będzie nieco szersze. Dotyczyć bowiem może nawet czegoś tak trywialnego jak zatracenie się w konkretnej czynności.
Dla mnie może to być na przykład pisanie tekstu na temat, który w jakiś sposób mnie zaintrygował, lub w czasie tworzenia muzyki, kiedy mogę przez całe godziny eksperymentować z instrumentem, szukając tej idealnej dla mojego ucha harmonii. Zdarzało mi się w tym procesie zatracić na tyle, że nie zauważyłem nawet, kiedy minął cały dzień, który miałem spędzić pracując nad czymś kompletnie innym. Wedle badań, umiejętność oddania się sile wyższej może nie tylko zwiększyć nasz ogólnikowy poziom satysfakcji, ale także kompensować utratę szczęścia w innych sferach. Wedle badania z 2004 roku przeprowadzonego na Węgrzech, społeczeństwo, które ówcześnie zdecydowanie zyskało przez transformację ekonomiczno-ustrojową, stało się przeciętnie mniej szczęśliwe, przez czynniki takie jak drastyczne zwiększenie tempa życia, ciągłe porównywanie poziomu życia przeciętnego Węgra z poziomem życia przeciętnego Europejczyka oraz perturbacje związane ze zmianami prawnymi. Jednak odnalazły się grupy społeczne, których zmiany te dotknęły w mniejszym stopniu. Mowa o osobach religijnych, których zaangażowanie w życie duchowe powodowało, że łagodniej adaptowały się do zmian oraz czerpały większą satysfakcję z oszczędnego życia, które było teraz konieczne, gdyż bieda panująca w kraju za czasów socjalistycznych uniemożliwiała gromadzenie oszczędności. Z tego również powodu takie osoby były bardziej zmobilizowane do pracy i powiększania swojego majątku po upadku żelaznej kurtyny, gdyż, jak wspomniałem, oszczędne życie nie stanowiło dla nich problemu. A ponadto bliska relacja z Bogiem sprawiała, że te wszystkie alarmujące statystyki porównawcze, o których wspominałem, nie dotykały ich aż tak bardzo. I co ciekawe, to nie jest jedyny filar sensu życia, który jest oderwany od świata materialnego. Istnieje jeszcze jeden, który pomaga nam odnaleźć ten sens, nie robiąc właściwie nic. Albo prawie nic. Pozwól, że zadam Ci teraz pytanie, drogi widzu. Jak byś opisał swoje życie? Bowiem o to pytanie rozbija się ostatni filar zaproponowany przez panią Smith. Mowa o storytellingu, umiejętności przekucia naszych doświadczeń życiowych w historię. Jak każda opowieść, będzie miała ona określony wydźwięk. To samo wydarzenie jesteśmy w stanie opisać na wiele sposobów. Załóżmy, że jestem przedsiębiorcą i chcę opisać swoje dokonania przez ostatnie lata. Moja firma nigdy się nie rozrosła, jednak zawsze pozwalała mi żyć na przyzwoitym poziomie, bez przesadnego przemęczania się. Mógłbym przyjąć narrację: zmarnowałem swój potencjał. Zawsze bałem się ryzykować i nie próbowałem nawet rozwinąć mojej firmy, aby zostawić po sobie jakieś większe dziedzictwo. To z miejsca implikuje niechęć do samego siebie, żal za niewykorzystanie okazji oraz poczucie winy. Jednak tę samą historię mogę podsumować słowami. Zawsze pracowałem uczciwie, otaczali mnie wspaniali współpracownicy, dużo pieniędzy zarobiłem oraz znajdowałem czas dla siebie i moich najbliższych. Świadomość tego, jak staliśmy się tym, kim się staliśmy, oraz to, jaką perspektywę przyjmujemy na nasze dotychczasowe osiągnięcia, to istotny element budowania naszego poczucia sensu. Jak to ujęła przywoływana przeze mnie badaczka, twoje życie nie jest po prostu listą wydarzeń. Możesz edytować, interpretować i na nowo opowiadać swoją historię, nawet jeśli jesteś ograniczony przez fakty. Jako przykład takiego zjawiska można powołać się na historię chłopca imieniem Emeka, opisanego przez Dana McAdamsa w swojej książce The Redemptive Self – Stories Americans Live By. Wspomniany chłopiec uprawiał piłkę nożną, a następnie został sparaliżowany od pasa w dół. Emeka przyjął wówczas narrację, wedle której jego życie straciło sens. Z dobrego stało się żałosne. Jednak w wyniku terapii i samodzielnych rozważań chłopiec doszedł wreszcie do wniosku, że uraz spowodował u niego motywację, by stać się lepszą osobą. Ta zmiana w sposobie narracji natchnęła go, aby pomagać innym i ostatecznie zajął się wspieraniem dzieci, które doznały podobnego uszczerbku na zdrowiu. Tak zwana odkupieńcza historia, jak określa ją McAdams, to istotny element odnalezienia celu i sensu oraz potężne narzędzie terapeutyczne, które pomaga dostrzec osobie poszkodowanej, że wciąż może wiele osiągnąć, a traumę można zaakceptować lub przepracować. Tak więc, przynależność, cel, transcendencja i storytelling. Cztery filary pozwalające nam odnaleźć sens życia. Pozwalające nie tylko przejść przez najgorsze perturbacje naszego życia, ale również poczuć się po prostu lepiej samemu ze sobą. Jednakże prawda jest taka, że we współczesnym świecie coraz trudniej ten sens odnaleźć. Pomijając nawet już fetyszyzację szczęścia, pomijając to, że ktoś może znać teorię pani Smith, współczesny świat nie jest miejscem, które po prostu sprzyja takim poszukiwaniom. Dlaczego? No cóż,
Tutaj macie kilka dowodów. Jednym z głównych źródeł współczesnego kryzysu sensu wydaje się być upadek fundamentów, o które dotąd budowaliśmy nasze społeczeństwa. Weźmy na ten przykład religię. Nie istnieje jakakolwiek wielka cywilizacja, która by jej nie wykształciła. Jest to wręcz element niezbędny do cementowania społeczności złożonej z jednostek o różnych celach i systemach moralnych. O czym więcej opowiadałem w materiale pod tytułem Czy religia to błąd ewolucji, gdzie odsyłam po więcej detali. Jednak poza takim makroefektem, jakim jest stabilizacja życia w grupie, religia ma także znaczący wpływ na pojedynczego człowieka. Jest bowiem dosłownie źródłem sensu. Przykazania religijne, wiara w siłę wyższą, kierującą naszym światem, czy nawet społeczności budowane wokół poszczególnych parafii, to naturalne źródła poszukiwania sensu, opartego o przynależność, cel czy transcendencję. Ponadto religia może nam bardzo ułatwić storytelling na nasz temat, ponieważ daje nam jasne wyznaczniki moralne, umożliwiające weryfikację tego, jaką osobą jesteśmy. A społeczeństwo, które odkryje sens jako jednostki, jest też wydajniejsze jako całość i łatwiejsze w zarządzaniu. W swoim raporcie Heritage Foundation wskazuje, że politycy powinni przykładać większą uwagę do wierzeń swoich obywateli, gdyż te wpływają pozytywnie na stabilniejsze życie rodzinne, mniejszą przestępczość, większe zaangażowanie w podejmowaną pracę czy poprawę zdrowia psychicznego narodu. Raport powstał jednak przez wzgląd na to, że rząd amerykański kompletnie te kwestie ignoruje, co wedle tekstu przekłada się na pogłębienie problemów takich jak przestępczość, korupcja, rozwój chorób psychicznych, zapaść życia rodzinnego oraz rozwój tzw. niezdrowych praktyk religijnych, a więc wszelkiej maści sekt i teleewangelistów, którzy żerują na braku sensu obywateli USA. I chyba domyślacie się, gdzie zmierzam z moją narracją. Przez to, że współczesne społeczeństwa się ateizują, zwyczajnie tracimy korzyści, jakie dawniej naturalnie szykowała dla nas religia. Wedle raportu The Future of Religions, przygotowanego przez Pew Research Center, jedyną religią, która ma zyskać pod kątem ilości wyznawców, czy też proporcji wyznawców, w najbliższych latach jest Islam, podczas gdy wszystkie pozostałe religie będą praktycznie stały w miejscu. Ale na tym nie koniec. Przy okazji w tym raporcie możemy dostrzec, że z czasem spadnie ilość osób, które są niewierzące. I tłumaczy się to w tym raporcie co najmniej dwoma czynnikami. Pierwszym jest to, że przewiduje się dużą ekspansywność islamu na terenie Azji. Ale drugą jest to, że właśnie ateiści będą oderwani po prostu od korzyści, które płyną z przynależności do jakiejś społeczności religijnej. Mowa tutaj o zjawiskach takich jak niższa satysfakcja z życia rodzinnego, niższa satysfakcja z życia zawodowego, a nawet niższa dzietność. Tak, ateiści to jedna z najmniej płodnych grup na planecie, ze wskaźnikiem dzietności wynoszącym 1,7. Podczas gdy chrześcijanie, hindusi czy muzułmanie mają ten wskaźnik wyraźnie powyżej 2,1, co jest tym niezbędnym poziomem, aby zachować zastępowalność pokoleń. Do tego raport przewiduje, że pomimo takiego trendu spadkowego na tym łespadole na całym świecie pod kątem ilości występujących ateistów, będą takie dwa miejsca na świecie, gdzie w sumie to ich przybędzie. Zgadnijcie gdzie. Dokładnie tak. Chodzi o Amerykę Północną i Europę, gdzie odsetek osób niewierzących w 2050 roku ma wynieść nawet 26%. Tylko czy można się tym osobom dziwić? Odpowiedź brzmi oczywiście nie. Wychodzące na jaw afery związane z przestępstwami seksualnymi księży, powiązywanie kościoła ze światem politycznym czy biznesowym, czy nawet niedostateczne starania samego kościoła, aby ukazać ludziom swoją prawdziwą istotę i w jej miejsce uprawianie uproszczonej wersji wiary, mogą odrzucać współczesnych ludzi. Warto o tym pamiętać. To nie jest tak, że my jesteśmy winni tego, że ideały we współczesnym świecie upadły. Poniekąd winę ponoszą także instytucje, trendy społeczne i polityczne, na które przecież nie zawsze mamy wpływ. No i przez to, jak poprowadziłem narrację w tym segmencie filmu, można by zasugerować sobie, że cały ten kryzys sensu jest spowodowany przez to, że odeszliśmy od religii. Czy w rzeczywistości tak jest? Oczywiście, że nie.
Zjawisko upadku religijności to nie jest jedyna przyczyna upadku poczucia sensu i nie funkcjonuje ono w odosobnieniu. Wspomniałem zresztą o zapaści życia rodzinnego. Rosnąca ilość rozwodów, coraz gorsza jakość komunikacji międzyludzkiej oraz rosnący problem chorób psychicznych wywoływanych przez czynniki środowiskowe są w pewnym stopniu połączone z zapaścią życia religijnego. Ponadto można by wskazywać kwestie takie jak śmierć patriotyzmu. Tak, transcendencję można odczuć także poprzez służbę ojczyźnie, na co wskazują liczne badania psychologiczne przeprowadzone na weteranach wojennych. Jedno z nich z roku 2011 wskazuje, że żołnierze z wyższym morale, generowanym poprzez chociażby przekonanie o służbie sile wyższej niż oni sami, a więc narodowi, przekładało się na niższe poziomy PTSD oraz łatwiejszy powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Słowem, przyczyn zapaści sensu we współczesnym świecie są setki, a nawet jeżeli przytłacza nas ta skala problemu, to jeszcze dodatkowo te wszystkie kwestie mogą być ze sobą magicznie powiązane, co powoduje, że problem staje się jeszcze trudniejszy. No i weź bądź tu człowieku mądry i pisz wiersze. No i jak to zwykle w tych materiałach, znajdujemy się gdzieś w okolicach 30 minuty, a ja zamiast dać wam jakieś proste odpowiedzi, to zostawiam was właściwie z większą ilością pytań. Ale nie wiem, jak mnie za to winicie, to wy chyba nie oglądaliście poprzednich materiałów, bo w sumie ja to zawsze robię, nie? Zachęcam was po prostu do zgłębienia literatury, która mogłaby wam rzucić jeszcze więcej światła na ten temat. W końcu to jest tylko półgodzinny materiał na YouTubie o kryzysie, który dotyka kilku dziedzin naukowych i wymagałby tak naprawdę grona eksperckiego, aby znaleźć jakieś sensowne rozwiązania. Ale żeby nie zostawiać was już w takim pesymistycznym nastroju na sam koniec, to pragnę rzucić tutaj taką nutkę nadziei. Bowiem odnalezienie sensu we współczesnym świecie, pomimo że jest trudne, wydaje się możliwe. No owszem, trudne, no bo musimy zderzyć się nawet z globalnymi problemami, z czymś, na co nie będziemy mieli bezpośredniego wpływu, ale wciąż wydaje się to możliwe. Jeżeli uda nam się odrzucić te globalne narracje świata na temat tego, kim mamy być, jeżeli uda nam się w coś głęboko zaangażować, z kimś bliżej związać, czemuś bardziej poświęcić, to tak, istnieje całkiem spora szansa, że odnajdziemy ten cel i dalej będziemy trwać na tym łez-padole. I to rzekłbym nawet, będziemy trwać z uśmiechem. Na koniec tego materiału aż się prosi o sparafrazowanie słów pana Alberta Camus. Ktoś mógłby postrzegać Jimmy'ego McGilla jako postać tragiczną. Jako kogoś, kto jest uwikłany w matnię przestępstw, adrenaliny, które pomimo, że mogą przynieść mu jakieś korzyści, to w ostateczności okazują się klątwą. Można powiedzieć, że został przeklęty przez źle ukierunkowane ambicje i źle nastawiony kompas moralny. Ale z drugiej strony, czy ktoś próbował sobie wyobrazić, że Jimmy jest na swojej przestępczej ścieżce po prostu szczęśliwy? W sumie jak tak teraz sobie myślę, to chyba oryginał z Syzyfem byłby tutaj trochę lepszą puentą. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zachęcam was do lajkowania, komentowania i subskrybowania. A jeśli pragniecie, aby kanał dalej się rozwijał, to zachęcam was do wsparcia go na Patronite. Widzimy się już wkrótce.